Starsza pani podbija świat. Part 177. 177. Powietrze. Samolot. Lotnisko. Powietrze ma zawsze rodzajnik określony. The air. The air. Samolot. A plane albo an airplane. Lotnisko. An airport. An airport. Zawsze jest rozwiązanie na każdy problem. There is always a solution to every problem. There is always a solution to every problem. Czy są tutaj jacyś chłopcy? Nie, nie ma. Are there any boys here? Are there any boys here? No, there are not. No, there are not. Przepraszam, czy są tu jakieś sałatki? Tak, są. Excuse me, are there any salads here? Excuse me, are there any salads here? Yes, there are. Yes, there are. Przepraszam bardzo, czy są tu jakieś aparaty fotograficzne albo zegarki? Excuse me, are there any cameras here or watches? Excuse me, are there any cameras here or watches? Są zegarki, ale niestety nie ma aparatów fotograficznych. There are watches. But there are no cameras. Sorry. There are watches, but there are no cameras. Sorry. Istnieje wszechświat, istnieją planety i jeszcze nie wiemy, co istnieje poza tym wszechświatem. No ale Gagarin poleciał w kosmos, rozejrzał się i stwierdził, że Bóg nie istnieje, że nie ma Boga. Boga niet. I tym there is, there are, tą konstrukcją gramatyczną też wyrażamy tą myśl o istnieniu. To teraz spróbujmy sami powiedzieć, nawet jak się pomylimy, to nieważne, bo lepiej się uczymy tak zastanawiając, jak powiemy nie ma Boga. Nieważne, czy odgadliśmy poprawnie, czy nie, mózg zapamiętuje lepiej, kiedy się ciekawi, jaka jest odpowiedź. There is no God. There is no God. Nie ma Boga. A jakbyśmy powiedzieli, jest Bóg. There is God. There is God. Omówimy to sobie szerzej, kiedy będziemy się uczyć o imionach i nazwiskach, przedstawianiu się. Teraz króciutko. Tutaj widzimy, nie ma rodzajnika ani określonego, ani nieokreślonego, ponieważ to God z dużej litery traktowane jest jako imię, jako nazwa własna. I wtedy nie przyjmuje ani e, ani the. Widzimy zatem, że kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest w znaczeniu, że istnieje, to też powiemy there is. Więc po polsku powiemy Bóg jest w znaczeniu Bóg istnieje, ale po angielsku God is tak nie będzie. Będzie there is God. Natomiast nie ma w znaczeniu, że nie istnieje, jak nie ma Boga, to there is no God. Powiedzmy sobie dwa razy. Jest Bóg. Bóg jest. Bóg istnieje. Nie ma Boga. Bóg nie istnieje. There is God. There is God.
There is no God. There is no God. I tu zobaczmy, że mamy dwa O, no, okrągłe O, i później takie OA, God. No God. No God. Po polsku mówimy UFO ludki i to UFO to jest angielski skrót, dodaliśmy sobie do tego ludki, a po angielsku wcale się tak nie mówi, tylko aliens. I dobrze sobie to słowo zapamiętać, ponieważ ono także jest używane do określenia cudzoziemców, szczególnie kiedy są nielegalnie w kraju. Więc możemy nawet napisy widzieć o nas samych w znaczeniu aliens, cudzoziemcy, obcokrajowcy. Powiedzmy dwa razy. Aliens. Aliens. Ufolutki. Aliens. Aliens. No to powiedzmy, że ufolutki są. Są ufolutki. Istnieją. There are aliens. There are aliens. A powiedzmy, że nie ma ufolutków, nie istnieją. Ufolutków nie ma. There are no aliens. There are no aliens. Na zachód od Legnicy, przy granicy z Łużycami w Niemczech, mamy sobie wioseczkę Henryków Lubański. A tam sobie przy stodole rośnie cis henrykowski. Jest to najstarsze drzewo w Polsce, które ma prawie 1300 lat. No i taki cis henrykowski to drzewo, a drzewo po angielsku to a tree. A tree. Drzewo. Tree. Tree. U góry widzimy słowo doru, które tysiące lat temu w języku indoeuropejskim oznaczało drzewo. To nasz wspólny przodek polskiego i angielskiego, później w słowiańskim przekształciło to się w derwo, drewo, no i wreszcie drzewo po polsku. Natomiast w germańskim przeszło z drewą do tre, a później tree. Tu widzimy trzy drzewa. TH, język między zębami, natomiast TR, to R jest takie w gardle, więc będzie three trees. Three trees. For free to znaczy za darmo. Kiedyś już mieliśmy to. No to teraz trzy drzewa za darmo. Three trees for free. Three trees for free. To jak powiemy, jest drzewo, nie ma drzewa? There is a tree. There is a tree. I to znaczy, jest drzewo, gdzieś sobie tam stoi, istnieje, albo w ogóle się pytamy, czy istnieje coś takiego jak ufoludek albo drzewo i powiemy, tak, jest drzewo. There is a tree. There is no tree. Nie ma drzewa, na przykład za domem. Albo nie ma drzewa, tak jak nie ma ufoludków. A jakbyśmy się zapytali, czy jest drzewo, na przykład za domem, albo czy w ogóle na świecie istnieje, czy jest drzewo? Is there a tree? Is there a tree? Tak, jest. Nie, nie ma. Yes, there is. No, there is not. A jak powiemy, są drzewa, nie ma drzew. There are trees. There are trees. There are no trees. There are no trees. A zapytajmy się, czy są jakieś drzewa? Are there any trees?
Are there any trees? Tak, są. Nie, nie ma. Yes, there are. No, there are not. I teraz te zdania po lewej. There is a tree, there are trees, a także pytania. Is there a tree? Are there any trees? Normalnie w języku by się nie pojawiły, bo to takie pytania jak czy jest Bóg, czy są ufolutki. No ale byśmy dodali gdzie. Drzewo jest za domem. Czy jest drzewo za domem? Ale tutaj stosujemy takie uproszczone formy, żeby sobie po prostu porównać gramatykę. No to najeżdżamy teraz myszką na ekran, klikniemy i popatrzymy na spokojnie, porównamy sobie. Islandia to będzie Iceland. Iceland. Kiedy ponad 1000 lat temu Wikingowie zasiedlili Islandię, to były drzewa. Ale wycięli je na domy, na opał, a resztę dogryzły owce. Przetrwały tylko maleńkie zagajniczki osłonięte gdzieś górami. No i teraz niedawno obudzili się i chcą mieć drzewa, zalesiają Islandię, ale bardzo ciężko im to idzie, bo ani gleba, ani klimat nie sprzyjają. No to spytajmy się, czy są jakieś drzewa w Islandii? Are there any trees in Iceland? Are there any trees in Iceland? No i Islandczycy, wiedząc o tych paru zagajniczkach za górami, powiedzą, są drzewa w Islandii. There are trees in Iceland. There are trees in Iceland. A teraz turyści, którzy tych drzew nie widzą, powiedzą, nie ma drzew w Islandii. There are no trees in Iceland. There are no trees in Iceland. Zawsze jest rozwiązanie na każdy problem. There is always a solution to every problem. There is always a solution to every problem.